Dzień dobry bardzo. No, chętnie bym jeszcze trochę pospał. Dlaczego do Diaska szkoła musi zawsze zaczynać się tak wcześnie? O, w klasie jest już pan Coleman. Może lepiej posłucham, co ma do powiedzenia. Proszę o ciszę. Kto tam jeszcze gada? Przepraszam. W porządku, ale teraz już cisza. Zatem, moi drodzy, to wasz pierwszy rok w szkole średniej i zgodnie z programem każdy z was powinien wygłosić referat na dowolny, wybrany przez siebie temat. Referat w szkole oznacza najczęściej prezentację samodzielnie opracowanego tematu. Prezentacja taka może trwać od 10 do 45 minut. O nie, nie chcę występować przed całą klasą. Daj spokój, to nie takie straszne. Ojej, czy mała Juna ma stracha? Bridget, o co chodzi? Nic, nic. Tylko Juna powiedziała właśnie, że chętnie wystąpi jako pierwsza. Co? Nie. To świetnie, Juna, że jesteś tak odważna, by zacząć. Zatem w następnym tygodniu Juna przedstawi swój temat jako pierwsza. Doskonale. O, to było podłe, Bridget. Nie widział pan, panie Coleman, że biedna Juna wcale tego nie chciała? Ta Bridget jest taka podstępna. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Dokładnie, musisz się bronić, Juna. Ale potem jeszcze bardziej by się ze mnie nabijała. No co, Gamonie? Chyba ty, jeśli jeszcze raz dokuczysz Junie, to co? Przejedziesz nas? A mam? Juna jest tchórzem. Boi się wystąpić przed całą klasą. Dość, przestań żartować z Juny. Co ty zrobiłaś? Nie jestem tchórzem. Oj. Okazywanie odwagi w ten sposób nie jest jednak dobrym pomysłem. Nie naciska się przecież przycisku przeciwpożarowego bez powodu. Alarm pożarowy w szkole Playmo High. Uwaga. Alarm pożarowy. Wszystkie dzieci i nauczyciele mają spokojnie opuścić budynek i zgromadzić się na boisku sportowym. Co teraz? Musimy powiedzieć, że to my i że nie ma żadnego pożaru. Wow, zobacz, ile wozów strażackich nadjeżdża. Ojej. Wow, zobacz, jaka wielka drabina. Jeszcze zaraz zaczną lać wodę. To by było mega! Tak, mega głupio. Przecież wiecie, że to nasza sprawka. I że nie ma żadnego pożaru. To był wypadek, że tak powiem. Tak, i właściwie to przecież tylko mały czerwony guzik. Przecież nie możecie od tak sobie włączać alarmu pożarowego. Musimy od razu zgłosić to straży pożarnej. To była Juna. Nie płacz, Juna. Powiemy prawdę. Tak będzie najlepiej. Czy wszyscy mnie słyszą? No więc, nie ma żadnego pożaru. Na szczęście był to fałszywy alarm. Gorsza wiadomość jest taka, że kilkoro dzieci nacisnęło przycisk pożarowy bez powodu. I dlatego poniosą konsekwencje. Teraz pozostałe dzieci wracają na lekcje. Do Diaska. A już miała straż zalać nam szkołę. Ale ta oferma znowu wszystko popsuła. Zaraz musiała lecieć do pana Colemana i powiedzieć prawdę. To dzieci zrobiły. Mówią, że wszyscy razem nacisnęli przycisk przeciwpożarowy. Co? Akurat? Przecież to niemożliwe. Co teraz zrobimy? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Rozumiem.
Ale, moi drodzy, nie wolno wam tego robić. Nigdy nie wolno włączać alarmu pożarowego bez powodu. To naprawdę niebezpieczne. Wyobraźcie sobie, że pali się teraz gdzieś indziej w miasteczku Plejmo, a my stoimy tutaj przed waszą szkołą, chociaż nie ma pożaru. Wtedy tam moglibyśmy przybyć za późno. Obiecuję, że nigdy więcej tego nie zrobię. Ja też nie. Ja też nie. My też nie. Przynajmniej od razu się przyznaliście. Mam nadzieję, że nauczyło was to czegoś i nigdy więcej nie zrobicie już takiego głupstwa. No cóż, jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego! Chłopaki, wracamy. Komu w drogę, temu czas. No to przyjaciele znów mieli szczęście. Mam nadzieję, że naprawdę nigdy więcej tego nie powtórzą. Takie zamieszanie. Ale trzeba przyznać, że wozy strażackie są naprawdę niezłe. No to powiedz teraz, jak masz na imię? Rozumiem, nie umiesz mówić. Umiesz tylko lać wodę. Hi, hi, hi. Gaśnica na kółkach, czy raczej na łańcuchach. Do zobaczenia w następnym odcinku Plejmo High School. Nie zapomnijcie dać kciuk w górę